Witam serdecznie w Kościele Adwentystu dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam do uczestnictwa w kolejnym studium, które nosi tytuł Wielki Bój. Dzisiaj będziemy mówili na temat prawdy, jaką wartość ma prawda. Będziemy mówili także o tym, że o prawdę trzeba walczyć, czasami trzeba jej bronić. Bądźcie z nami, nie pożałujecie. Dzisiaj ze mną w studiu jest Janusz Maksymilian Zbyszek. Ja również mam na imię Zbyszek i będę koordynował dzisiejsze studium. Z uwagi na to, że będziemy studiowali Słowo Boże, dobrym chrześcijańskim zwyczajem jest to, żeby poprosić Pana Boga o mądrość. Chcemy tak właśnie uczynić i bardzo proszę Janusza o modlitwę. Pełen miłości, dobry dasz Boże, Ojcze kochany, do Ciebie przychodzimy. Aby Ciebie zaprosić pośród nas, abyś wypełnił nasze umysły i nasze serca swoją obecnością, a więc swoją miłością i mądrością, abyśmy mogli zrozumieć to, co czytamy w Twoim Słowie i właściwy sposób to realizować w naszym życiu, abyśmy również mogli to dobrze w tym temacie, o którym dzisiaj mamy mówić. Przedstawić, jak bardzo ważna jest obrona prawdy, pomimo wszystko i pomimo wszystkim. Boże, wierzymy, że będziesz z nami. Dlatego dziękujemy Ci za Twoją pomoc i prowadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dzisiejsze studium nosi tytuł Obrona prawdy, w obronie prawdy. Zastanawiam się, czy prawdy w ogóle trzeba bronić. Znacie na pewno przysłowie, które mówi o tym, że prawda obroni się sama. A więc jak to jest? Mamy jej bronić, czy też nie? Zacznijmy może od następującego problemu. Mianowicie jest taki słynny fragment rozmowy między Panem Jezusem a Piłatem, kiedy Pan Jezus został postawiony przed rzymskim prokuratorem i powiedział, że urodził się po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Piłat Zastanowił się na moment i zapytał, a cóż to właściwie jest prawda? Dla rzymskiego polityka prawda była czymś bardzo względnym. Prawda jest wtedy prawdą, kiedy mi służy, kiedy wpisuje się w moje plany, kiedy sprawia, że jestem bezpieczny, że osiągam sukcesy, ale Piłat wyczuł, że, że ten, z którym rozmawia, ten żydowski jeniec, skazaniec, Mówi o zupełnie czymś innym. Gdyby wam zadał ktoś pytanie, cóż to jest prawda, jak byście odpowiedzieli? Od razu się mi nasuwa takie historyczne porównanie, bo wychowałem się w latach, kiedy prawda była dosyć popularna w naszym społeczeństwie, a był to radziecki, radzieckie czasopismo o takim tytule, które miało niezaprzeczalną prawdę i tylko. Ale patrząc z punktu widzenia biblijnego, chrześcijańskiego, Jezus wyraźnie powiedział: Ja jestem prawdą. No, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zapewne znacie historię biskupa Smyrny, Polikarpa, zmarł w sposób męczeński. W 156. Niektórzy podają w 155. roku został zaprowadzony na arenę i oczekiwano od niego, że złoży szczyptę kadzidła na ołtarzu ku czci rzymskich bogów i że będzie przeklinał Jezusa Chrystusa. Polikabr rzekł, 86 lat służę mu, a nic złego mi nie uczynił. Jakże mógłbym lżyć mojego króla, który mnie zbawił. Polikarp wybrał śmierć yy, i absolutnie nie godził się na to, żeby ubliżać, żeby złorzeczyć Jezusowi Chrystusowi. Był gotów zapłacić za prawdę, którą przyjął, której uwierzył, którą chciał, chciał naśladować. Ale moi drodzy, no nie oszukujmy się. Czy stwierdzenie 2 plus 2 równa się 4 jest prawdziwe? Czy ktokolwiek z nas byłby gotów oddać życie za tą prawdę? Oczywiście, że nie, bo to nie ma znaczenia moralnego, ani jakiegoś filozoficznego czy religijnego. To jest suchy fakt, prawda? A więc. Mówimy dzisiaj o obronie prawdy, o tym, że czasami tej prawdy trzeba bronić. Ale chodzi nie tyle o jakieś intelektualne poglądy, y, definicje, zasady, stwierdzenia, suche fakty. Dzisiaj będziemy mówili na temat prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Jest to prawda o Bogu, o Jego charakterze, o tym, kim jest. Proszę zrzeszko. Zawsze, gdy myślę o prawdzie, to zawsze, znaczy nie zawsze, ale bardzo często prawda mi się kojarzy, może nie tak bardzo w tym momencie z niebem, bym powiedział, że e, z poznaniem samego siebie i zobaczenia, jaka jest prawda o mnie, znaczy jakim, jakim jestem człowiekiem. I w pewnym momencie ktoś powie, no ale dobrze, ale pani Zuścic w tym pomaga, o, ja bym powiedział tak, dlatego że nagle odkrywam, że moje człowieczeństwo, czy moje wyobrażenie człowieczeństwa, jak gdyby znajduje e, stwierdzenie, że. Z tym moim człowieczeństwem nie zawsze jest tak, i wtedy mówię, poznałem pewną prawdę o sobie, ale muszę mieć wzorzec, i tym wzorcem dla mnie jest w tym momencie osoba Jezusa Chrystusa, i, i wtedy mogę powiedzieć: Aha, no to tutaj zawalam, i wtedy mam jakby o wiele wyraźniejszy obraz. Biblia mówi o prawdzie, ale mówi też o kłamstwie, jako przeciwieństwie prawdy. Mówi o Jezusie, który jest uosobieniem tego, co prawdziwe i mówi o szatanie, który jest ojcem kłamstwa, źródłem kłamstwa. Sięgnijmy po Biblię. Chciałbym, żebyśmy na moment zatrzymali się przy tekście z Księgi proka Daniela, siódmy rozdział, wiersz 23 do 25 oraz dodali do tego fragment Księgi Apokalipsy, 12 rozdział, tam wiersz 6 i 14. Januszu, gdybyś mógł odczytać siódmy rozdział Księgi Daniela i tam wiersz 23 do 25. Czytam z przykładu ekumenicznego. Tak odpowiedział: Czwarta bestia to czwarte królestwo, które powstanie na ziemi, różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię, podepczy ją i zmiażdży. Dziesięć zaś znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny, odmienny od poprzednich i poniżej trzech królów. Będzie on wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił się Najwyższego. Będzie również chciał zmienić czasy i prawo. W jego ręce zostaną wydani aż do czasu, dwóch czasów i pół czasu. Bardzo dziękuję. I może Maksymilian, gdy mógł cię prosić o fragment Księgi Apokalipsy, rozdział 12, i tam wiesz, 6 i 14. Otóż czytam z przekładu ekumenicznego. A niewiasta uciekła na Pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane od Boga, aby tam żywiono je przez 1260 dni. I czternasty, lecz niewieście zostały dane dwa skrzydła wielkiego orła, aby leciała na Pustkowie na swoje miejsce. Tam jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu, zdala dala od węża. Bardzo dziękuję. Widzimy w tych dwóch fragmentach pewien refren, który się powtarza w jednym i w drugim tekście biblijnym. Mianowicie jest tam pewien okres czasu, proroczy okres czasu, który został określony mianem czasu, czasów i połowy czasu, czyli dokładnie 3 i pół proroczego czasu. W Księdze Apokalipsy jest to synonim inaczej określonego y, y, okresu, mianowicie 1200 60 dni. W innych miejscach apokalipsy ten sam okres poroczy jest nazwany okresem 42 miesięcy. Dotykamy pros. Zdaję sobie sprawę, że nasi widzowie mogą zapytać o orety, jak to wszystko poukładać, bo to są strasznie trudne, zawiłe fragmenty Pisma Świętego. O co właściwie chodzi? A więc powróćmy na moment do księgi Daniela, do tego krótkiego fragmentu siódmego rozdziału. Jest tam Wizja czterech bestii. W Biblii bestie zawsze oznaczają jakieś drapieżne moce. Najczęściej w Księdze Daniela są to jakieś drapieżne, agresywne Królestwa imperia. I oczywiście no tutaj musimy być bardzo na skróty, bo nie mamy czasu, żeby przeprowadzić jakąś wnikliwą analizę tych fragmentów, ale cztery bestie to cztery królestwa, cztery. Imperia. Mamy tam lwa, który ma orle skrzydła, zostają one wyrwane, lew staje w pionowej pozycji, jego zwierzęce serce jest zamienione na ludzkie, ale on okazuje się, że włada tylko przez pewien czas. Potem pojawia się na arenie dziejów Niedźwiedź, który jest jakiś dziwnym niedźwiedziem, bo jedną stronę ma bardziej rozwiniętą niż drugą połowę ciała. W paszczy ma trzy żebra, ślad stoczonej jakiejś walki. Potem pojawia się właściwie wychodzą z Wielkiego Morza te bestie Pantera, ale Pantera o tyle dziwna, że ma cztery głowy, ptasie skrzydła już, nie orle, ale, ale ptasie. No i potem pojawia się czwarta bestia, która nie znajduje żadnego odpowiednika w świecie znanych zwierząt. Jest bestią agresywną, krwawą, yy, yy, uzbrojoną w pazury, w ostre zęby, niszczy, pożera wszystko dookoła. Na głowie tej bestii znajduje się 10 rogów i nagle na tej głowie zaczyna się coś dziwnego dziać, mianowicie wyrasta kolejny, jedenasty róg, który rosnąc, początkowo jest niewielki, niepozorny, ale kiedy rośnie, wyrywa z tej głowy Spośród dziesięciu rogów i sam staje się rogiem dominującym. Mało tego, ten róg ma oczy, usta, które wypowiadają bluźniercze słowa przeciwko Bogu. O co w tym wszystkim chodzi? No, tak jak powiedziałem, bestie to są królestwa, to są potęgi polityczne, i kiedy śledzimy bieg historii, to oczywiście tutaj historycy nam troszeczkę chcą podpowiedzieć. Ja sięgnę. Po dosyć taki bardzo lapidarny, kompaktowy, ale jednocześnie ciekawy komentarz, który znajduje się w Biblii Księdza Jakuba Wójka. Jest to katolicki przekład katolicki komentarz, tak żeby nikt nie podejrzewał, że to jest nasza interpretacja. Pozwolę sobie króciutko przytoczyć te słowa. A więc w komentarzu do siódmego rozdziału Księgi Daniela w Biblii księdza Jakuba Wójka możemy przeczytać, że lew jest symbolem monarchii babilońskiej, uosobionej przez Nebukadnezara. Trzy żebra, które można dostrzec w paszczy niedźwiedzia, są to trzy królestwa pokonane przez medów i Persów, mianowicie Babilonia, Lidia i Egipt. Następnie, według najbardziej poglądu najbardziej rozpowszechnionego wśród autorów katolickich, Pantera przedstawia państwo greckie Aleksandra Wielkiego, czwarte zwierzę, państwo rzymskie, dziesięć rogów, tyluż królów lub królestw, na które rozpada się monarchia rzymska, mały róg wreszcie oznacza Antychrysta. I teraz, kiedy mówimy o tych. Zmaganiach między bestiami, możemy sobie już troszeczkę czasowo to wszystko poukładać. A więc, lew to jest Babilon, który upada w 539 roku przed naszą erą. Potem są rządy Medów i Persów, które trwają do mniej więcej 331 roku przed naszą erą. Potem pojawia się na arenie dziejów Aleksander Wielki, jego, jego królestwo, Imperium Macedońskie, które również przemija na arenę dziejów, wchodzi Rzym ze swoją potęgą. Okrutne, ale bardzo skuteczne w swoich podwojach Imperium Rzymskie. I ta czwarta bestia, Rzym, ma na swojej głowie 10 rogów. Jest to symbol rozpadu tego imperium na 10 mniejszych królestw, mniejszych tworów politycznych. Ale najciekawsze jest to, co się dzieje wtedy, kiedy się te ten, ten rozłam się dokona. Historia nam mówi, że Rzym, zachodnia jego część, rozpada się w 476 roku naszej ery, powstają mniejsze królestwa, i wtedy, pośród tych cząstkowych ym, królestw, które wchodziły początkowo w skład Imperium Rzymskiego, pojawia się jedenasty róg, ale jest to róg odmienny od pozostałych. Dlaczego? Dlatego, że sfera jego zainteresowania dotyczy nie tylko polityki, tych zmagań militarnych, prawda, podbojów, ale jest to potęga, która ma oczy, symbol inteligencji, usta, które wypowiadają bluźniercze słowa przeciwko Bogu. Ten mały róg prześladuje świętych najwyższego, tak? I tutaj czytamy, że będzie chciał zmienić czasy, prawo, w jego ręce zostaną wydani święci najwyższego aż do czasu, czasu w połowy czasu. I tutaj moje pytanie, a zatem w jakiej epoce nie musimy podawać dokładnych dat, ale w jakim punkcie historii możemy umieścić to prostwo, które zostało zamknięte w ramach czasu, czasów, dwóch czasów i połowy czasu? Kiedy to było? Czy, to, czy ten okres procz tych prześladowań, uciskania ludu Bożego dotyczy czasów, kiedy rządził Babilon, Medowie persowie, czy Macedończycy, czy Rzym? czy dopiero po upadku rozpadzie Rzymu? Kiedy ten okres powinniśmy przypiąć? W którym momencie historii? Jeżeli Apokalipsa wspomina te okresy, to nie wspomina jako jakieś podsumowanie historyczne, tylko zapowiada, co się będzie działo. Mm -hmm. A zatem e, te wydarzenia nie dzieją, o których tu mowa, w Apokalipsie nie dzieją się w starożytności, ale już w średniowieczu. Dokładnie tak. Czyli tutaj, no, jeżeli przyjmujemy tą interpretację historyczną, a ona jest niepodważalna, to ten okres prześladowań, walki z ludem bożym, próby zmiany prawa bożego, przykazań bożych i tak dalej, one rozgrywają się w momencie, kiedy nie istnieje już Rzym starożytny, czyli na pewno musi to być okres V wiek wzwyż. No i teraz, moi drodzy, dotykamy bardzo bolesnej karty historii, Kościoła, o jakim okresie mówimy, prawda? Czego tak naprawdę dotyczy ten okres? Kto jest jakby inspiratorem tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją? Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Czas, czasy, pół czasu, 1260 dni proroczych, a znamy zasadę, że Boże Prostwa są podawane w pewnej skali. Tak naprawdę jeden dzień proroczy, ile to jest rzeczywistych lat? Moi drodzy, znamy odpowiedź na to pytanie? To jeden rok. To jeden rok, ale to jest, Januszu, twój pogląd, czy gdzieś możemy <noise> podeprzeć tą wielu zasadę? W wielu miejscach w Biblii? Piśmie Świętym jest, jest, jest używany jako, jako podstawa wyliczenia. Możemy podać jakieś przykłady? Koledzy, pomóżcie w takim razie. Gdzie możemy taką zasadę znaleźć, gdzie jeden dzień zamienia się w rzeczywisty rok? Jakie wydarzenia? No. Pierwsze takie, takie zjawisko ustalenia okresu czasu z tym używając tych zamiennych jednostek czasu, to było związane z Izraelitami, którzy byli na, na Pustkowiu, czyli wyszli z Egiptu. I byli na Pustkowiu, no i, i tam była kwestia zdobycia Kanaanu, i szpiezy, którzy zostali wysłani przez Izraelitów przez 40 dni przemierzali ten kraj, w którym, w którym mają się osiedlić. I, i to właśnie w, tam doszło do takiej sytuacji, żeby bunt Izraelitów, z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie pokonać tych, którzy bronią tego kraju. W związku z tym Pan Bóg powiedział, że skoro nie macie wiary, a bez wiary nie można podobać się Bogu, a ponadto, jeżeli ktoś w coś nie wierzy, to osłabia swoje możliwości i osłabia innych przy okazji. Też. Tak możliwości zrealizowania danego celu. I dlatego też Pan Bóg powiedział, skoro 40 dni oni szpiegowali tą ziemię, to 40 lat będziecie wędrować na pustkowiu, aż znajdziecie się. I dosłownie tam pada takie stwierdzenie, że dzień zamieni się wam w rok, prawda? Tak. Czyli w porostwach biblijnych Jeden dzień proroczy oznacza rzeczywisty rok. A zatem, moi drodzy, 1260 dni tych trudnych sytuacji uciskania ludzi wierzących to jest tak naprawdę 1260 lat. To jest 13 wieków. I widzimy, że to wyłamanie trzech rogów spośród dziesięciu, które powstały po upadku Imperium Rzymskiego, są to wojny toczone z małymi królestwami. Które wyznawały chrześcijaństwo w odmianie ariańskiej. Byli to wizygoci, wandalowie, ostrogoci. Jeżeli drodzy chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, zachęcam do sięgnięcia po podręczniki historii. Nasz czas jest bardzo ograniczona, więc musimy biec szybko do przodu. 13 wieków ucisku. Ucisku ludzi wierzących. Co było przestępstwem? Dlaczego, dlaczego ci ludzie byli uciskani, prześladowani? Na czym polegało ich przestępstwo? Przestępstwo było wtedy, kiedy nie robiło się tak, jak, kazał, jak nakazywał rządzący, panujący Kościół. Oni, on miał władzę wykonawczą, y, miał władzę również y, interpretacji tego, co się znajduje w pismach, i od tego nie było żadnego odwołania. Bardzo proszę, Zbyszko. Kiedy patrzę na pewną analogię z czasów dziejów Izraela, Dostrzegam tam pewną ciekawą zbieżność historii. Ona jakby w pewien sposób się powtarzała w wydaniu chrześcijańskim. Na początku jest, wydaje się, że doskonale, bardzo dobrze kościół jest wręcz nazwany w piękny sposób i tu warto by było sięgnąć nawet do listów, które w Apokalipsie są umieszczone i pokazuje pewien stopień degradacji. To jest jakby jeszcze jedna skalę tego, tych, tych wydarzeń, gdybyśmy się tam dokładniej przyjrzeli. Nie warto to przeczytać, ale na co chciałem zwrócić uwagę. Gdy przyglądam się Staremu Testamentowi, to między innymi, gdybyśmy się przyjrzeli, na czym polegało odejście Izraela, to byśmy w pewnym momencie zauważyli, że czytamy w niektórych księgach Starego Testamentu, że król znajduje Biblię i dziwi się, że takie są prawa, jakby o nich zapomniał. Gdyby szukając nie źródła. Zna nie zna ich, i w pewnym momencie, gdyby szukać jakiegoś źródła zagubienia, to w pewnym momencie gdzieś odłożono tekst Pisma Świętego w, tym, w tej całej swojej treści. Czyli, czyli właśnie, wracam do tego pytania. Na czym polegało to przestępstwo? Nieposłuszeństwo, prawda? Temu największemu Kościołowi. Ale w czym się ono przejawiało? Za co byli ścigani ci ludzie? Przede wszystkim przejawiało się w tym, że Kościół ustalał pewne zasady, interpretację słowo, słowo Bożego, tudzież i interpretacja władzy, jaką ma Kościół, nie tylko nad sprawami religijnymi, ale również sprawami politycznymi, gdzie papieże błogosławili pewnych król królów. A innych, jeżeli nie byli posłuszni, nie, nie wdrażali tych instrukcji, tych rozkazów, które płynęły z tego miasta, to e, niestety byli wyklinani. E, no i, 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 i wyjaśnię. Otóż średniowiecze w religii, w wydaniu. E, Kościoła większościowego, panującego, trwały aż do czasów rewolucji francuskiej. I to, że był w filozofii, literaturze i kulturze, że był renesans i barok, to nie oznacza wcale, że tutaj się cokolwiek zmieniało. Nic się nie zmieniało. A więc, moi drodzy, gdybyśmy tak mogli posumować, problemem, który, który jakby przyczyniał się do coraz większego upadku takiego duchowego tego wielkiego kościoła było to, że coraz bardziej kościół oddalał się od źródła, od Biblii, prawda? I tym największym przestępstwem, jakie, e, e, które było ścigane z urzędu, które były piętnowane, było to, że wielu ludzi zatęskniło do Słowa Bożego i po prostu chcieli to Słowo Boże mieć, studiować i znać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w okresie ciemnego średniowiecza nawet duchowni niewiele wiedzieli o Piśmie Świętym, no to można zadać pytanie, na czym opierali swoją wiarę. Skąd brali informacje o Bogu, jak mu służyć? No, modlitwa Ojcze Nasz mówi, bądź wola Twoja. Co jest wolą Bożą, jeśli odrzucam źródło, jakim jest Pismo Święte? Dostają tylko, zostają tylko domysły. A więc. Okres tego trudnego średniowiecza, tego średniowiecza, gdzie Kościół bardzo mocno podryfował gdzieś tam yy, jakieś dziwne szlaki, Największą potrzebą tego okresu był powrót do źródeł. I żyjący w owym czasie ludzi, którzy kochali Pana Boga, którzy nie tyle myśleli o przygotowaniu jakiejś rewolty, ale o udostępnieniu Słowa Bożego. Waldensi, prawda? Jan i wielu innych. Ci ludzie byli przestępcami w oczach ówczesnego systemu, dlatego że próbowali wywyższyć Słowo Boże i dać to Słowo. Prostym ludziom, żeby oni również znali zasady ewangelizmu. Chciałeś coś powiedzieć? Ja zrobić. chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak wyglądało, te, wyglądały te średniowieczne rządy, to niech sprawdzi, jak długo pismo święte było na wykazie ksiąg zakazanych. Mhm. No, pewnie to dotyczyło wydań, które były przygotowane niekoniecznie przez środowiska katolickie, ale no, z drugiej strony, jeśli nie było innych, a ludzie chcieli przygotować przekłady w językach ojczystych, to też jest ważne, nie po łacinie, to oczywiście był to problem. Zbyszko, proszę. Ja bym zwrócił uwagę, patrząc tak już jakby ze świeckiego punktu widzenia na pewną, rozwój pewnej doktryny, czy pewnej takiej nauki, która jakby w Kościele była jakby tak niezwykle ważna, to w pewnej chwili rodzą się, rodzi się inkwizycja, ale zauważmy, inkwizycja na początku zwalcza nie tyle herezję na początku, ale na przykład kieruje swoje uderzenie do Ży na Żydów, tak. zmusza ich do jakby porzucenia ich zasad. I gdybyśmy się tak bliżej przyjrzeli, ale co im przeszkadzało? Co kościołowi przeszkadzała zupełnie grupa etniczna? Mhm. Ale w pewnym momencie ona była niebezpieczna, dlatego że ona kultywowała Stary Testament i pewne prawdy, które łączyły się z chrześcijaństwem. I w pewnym momencie e, próby nawracania ich Sprawiały, że nagle oni mieli inne argumenty, których Kościół nie umiał, więc co należało zrobić? I tutaj nagle wkraczało coś, co ja nazywam, no, silniejszy zawsze może wymusić. No to w tym momencie, słuchajcie, i ta zasada, na przykład, jeżeli ktoś znowu powiedział, przetłumacz, nawet przyjrzenie się, to co powiedział Maksymilian, jest niezwykle ważne. Gdy prześledzimy, jak podchodzono do tekstu pisma świętego tego tłumaczonego, to pokazuje, że jakby w pewnym momencie. Komuś jakby zależało, żeby człowiek nie miał dostępu do źródła. Wręcz, na, na, jeżeli palono nie tylko Biblię, ale palono nieraz zwłoki ludzi, których albo zwalczano. No, Jan Hus przykład jest, który odkrywa, to wydaje się jakaś banalna prawda, że on mówi, no będziemy Ewangelię czytać e, w języku ojczystym i nagle jest wezwany do dzisiaj, byśmy powiedzieli, no przecież on nic takiego nie zrobił. Więc powiedziałbym, że tutaj pokazany jest olbrzymi lęk w pewnym momencie kościoła, że ktoś odkryje prawdę, którą ona, znaczy rzeczywistość jaka jest, bardziej, mówiąc o walce w prawdzie. Że ani Luther, ani Jan Hus nie myśleli o tworzeniu rozdźwięku w kościele. Oni kochali swój Kościół, oni chcieli ten Kościół prowadzić znowu do źródeł. To było właśnie cały ten paradoks, to nieporozumienie, ten, ten zgrzyt jakiś intelektualny, który miał wtedy miejsce. Moi drodzy, sięgajmy do Biblii. Otwórzmy taki bardzo krótki list. Jest on, znajduje się tuż przed Księgą Apokalipsy Świętego Jana. List Judy, tylko jeden rozdział. I tam przeczytajmy trzeci, czwarty wiersz. Okazuje się, że ta batalia o prawdę ona towarzyszy Kościołowi od początku. Bardzo proszę, trzeci, czwarty wiersz listu Jude. Kto chciał? Umiłowani, ponieważ odczuwam wielką potrzebę pisania Wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczny napisać do Was, zachęcając do walki o wiarę, która raz została przekazana świętym. Wkradli się bowiem między Was jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie, bezbożni którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A więc y, Juda zachęca ówczesnych chrześcijan do tego, żeby podjęli walkę o wiarę raz tylko świętym przekazaną. Y, czy ta rada, ta zachęta jest aktualna także dzisiaj? Jak myślicie? Czy yes. jak jak dzisiaj również musimy walczyć o prawdę, musimy o wiarę? Musimy przede wszystkim sobie uzmysłowić to, że za tym, żeby było inaczej niż jest w Słowie Bożym, niż zostało przekazane przez apostołów, stoi nie człowiek, ale szatan. I on steruje tymi wszystkimi, którzy są mu posłuszni, którzy są mu powolni i wykonują jego zadanie. I on używa ich w taki i inny sposób do przekręcania, do przeinaczania, do zaniechania, do innej interpretacji. I wprowadzania swoich, swoich tematów, swoich nauk, swoich tematów. Ja będę trochę przekorny, ale przecież dzisiaj nikt nie buduje stosów, nie ma dzisiaj świętej inkwizycji, która by skazywała ludzi na śmierć. Czy dzisiaj także musimy w chrześcijańskim kraju walczyć o wiarę? Czy to jest aktualna zachęta? A może już nie trzeba? A no, jeśli walczymy, to jak? Wszędzie, wokół, wokół i wszerz i wzdłuż, ławiają nam rzeczy, które są niezgodne z pismem świętym. A to, że po, po, po śmierci patrzymy z góry, albo patrzą z góry na nasze postępowanie, a to, że święcić nieważne jest jaki dzień, że nieważne są przykazania Boże i inne sprawy, które wynikają z tego wszystkiego, które wydawają się drobiazgami, ale jak podejdziemy do sedna, to one przeinaczają zupełnie nawet istotę Boga, i, 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 I jego charakter, proszę? Ja bym zwrócił uwagę, że i znowu wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Gdybyśmy się przyjrzeli na przykład zwiedzeniu w czasach e, narodu izraelskiego, już w tym czasach, kiedy pojawił się za pierwszym razem Pan Jezus, to moglibyśmy powiedzieć: Mają dostęp do świątyni, mają dostęp do Biblii, znają te wszystkie prawa i nagle, na czym polega zwiedzenie tego narodu? Że w pewnym momencie Pan Jezus przychodzi z, też z z Pismem Świętym i cytuję te Pismo Święte, ale oni mówią, nie, 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 to nie tak należy interpretować. to jest źle rozumiane. Gdybyśmy dzisiaj się przyjrzeli, na czym polega zwiedzenie, tak przyglądając się, to bym powiedział, że to co Janusz powiedziałeś, nie, tradycja i nieodpowiednie jak gdyby tłumaczenie tego tekstu biblijnego sprawuje, że my mamy pogubienie i jesteśmy w zrozumieniu Pana Boga. Został nam zachwiany obraz Pana Boga, jest on tak niezrozumiały, że w pewnym momencie zaczynamy wątpić, czy jest, czy nie ma i tak dalej. I gdybym szukał źródła tego niebezpieczeństwa, to bym powiedział: znowu powtarza się to. Mamy dostęp, ale jeżeli jesteśmy niewłaściwie pokierowani, to zupełnie inaczej go rozumiemy. I nagle mamy zafałszowany obraz. W jakich krajach chrześcijaństwo się rozwija najbardziej burzliwie? Gdzie jest bardziej dynamiczny rozwój kościoła chrześcijańskiego? W bogatych czy biednych krajach? Raczej w biednych. Raczej w biednych. Z czego to wynika? Między innymi, poprzeczne pewnie jest wiele, ale jestem przekonany, że wynika to między innymi z tego, że dobrobyt usypia. Tam, gdzie panuje dobrobyt, to właściwie budujemy raj tutaj na Ziemi. Bóg nie jest potrzebny, Swoimi jego słowo jest niepotrzebne. I popatrzcie, ta walka o wiarę, raz przekazaną świętych, o, o świętym, ona polega czasami na zmaganiu się z pokusami. Z różnymi propozycjami, które nas dotykają, to jest spieranie się z różnymi poglądami, z bardzo dziwnymi, zdeformowanymi. Jedno jest pewne, prawda nigdy nie jest podawana nikomu na tacy. Znacie tę przypowieść Pana Jezusa, który mówił o dwóch drogach: wąska i szeroka. Na szerokiej drodze mnóstwo ludzi jest to droga znana, popularna, uczęszczana. Co jest powiedziane o tej drogi, drodze wąskiej? Trudna, wyboista, niebezpieczna. I niewielu jest takich, którzy. Ją znajdują. Którzy ją znajdują. Czyli ta droga wąska, ta droga prawdy, my musimy jej szukać. Musimy się wysilić, musimy się zaangażować. Nie dostaniemy nic na tacy. Musi nam zależeć. I moi drodzy, ta walka o, o, o prawdę, o wiarę raz świętym podaną, ona właściwie rozgrywa się każdego dnia. Musimy ciągle decydować z Bogiem. Bliżej z nim, czy dalej? Jak to, jak to jest? No, ale czasami żyjąc właśnie w tych zorganizowanych społeczeństwach dochodzi do konfliktu między tym, co popularne, oficjalnie uznane, dopuszczone, a wszystkim tym, co jest troszeczkę niepokorne. Sięgnijmy do dziejów apostolskich, rozdział 5. Dzieje apostolskie, rozdział 5, wiersz 28 do 32. Nakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w co imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Wówczas piotr apostołowie odpowiedzieli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców skrześcił Jezusa, którego zgładziliście przez ukrzyżowanie. Mhm. A więc jaka jest sytuacja? Chrześcijanie byli początkowo postrzegani jako jakiś nowy ruch w łonie judaizmu prawda? To była cząstka judaizmu, a więc zwierznicy, ówcześni zwierznicy, kapłani, uczeni w piśmie, saduceusze, przedstawiciele Sanhedrynu uważali, że naśladowcy Jezusa z Nazaretu, Znajdują się w obrębie ich jurysdykcji, prawda? Oni jakby mają władzę nad nimi. No i kiedy chrześcijaństwo staje się coraz bardziej popularne, kiedy Ewangelia napełnia Jerozolimę, kiedy ludzie słuchają tego przesłania, dosyć chętnie przyjmują je, w tym momencie wkracza Sanhedryn. Apostowie stają przeprowadzeni przed ówczesny żydowski parlament, widzą jak grozi im się wielkim palcem, zabrania się mówić w imieniu Jezusa, Zaszywa się im usta. Jaka jest reakcja apostołów? I to wszystko robi się w imię dobra, w imię bezpieczeństwa, w imię powodzenia całego narodu, któremu oni szkodzą. I apostołowie mają jedną odpowiedź. Bardziej słuchać Boga niż ludzi. To samo my dzisiaj możemy spotkać. Jeżeli ogół, jeżeli większość ma rację, jeżeli za tą racją stoi droga do przyszłości jasnej, promiennej, e, e, znakomitej, to ci e, odszczepieńcy chcą tę drogę nam zepsuć. Chcą nam przeszkodzić w osiągnięciu dobrobytu, rozwoju i, i, i dobrej przyszłości. Więc trzeba ich usunąć, zlikwidować taki czy w inny sposób. Pan Jezus powiedział, że ci, którzy chcą żyć po Bożemu, Będą prześladowani, prawda? A więc tutaj y, musimy być gotowi na to, że wierność Bogu, jego prawdą, czasami stawia nas w opozycji do ogólnie przyjętych zasad, wartości y, i pewnych ustaleń. I to jest cena, którą płacimy za chodzenie drogami bożymi, tak? To jest ta cena zawierzenia y, Panu Bogu, bardziej słuchać Boga niż ludzi. I ta postawa cechowała wszystkich. Y, którzy próbowali Kościół leczyć, naprawiać, a więc i Luther, i, i Wesley, i Zwingli, i Jan Hus, i wielu innych skromnych, bardzo często osamotnionych ludzi, oni czuli na sobie, że trwanie przy Jezusie czasami wymagać będzie tej najwyższej ofiary. Tak? Moi drodzy, drugi wizyt do Tymoteusza. Rozdział drugi, wiersz pierwszy do trzeciego. Otwórzmy sobie ten fragment. To jest pożegnalny list, jak wiecie, pożegnalny list apostoła Pawła. Pisze do swojego młodego pomocnika, do takiego duchowego syna, jakim był Tymoteusz. I w drugim liście, w drugim rozdziale, trzy pierwsze wiersze przeczytajmy sobie. Tak więc, moje dziecko, utwierdzaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, to przekazuj ludziom wierzącym, którzy będą w stanie nauczać także innych: Cierp razem ze mną, jak dobry żołnierz Chrystusa, Jezusa. A więc był to czas, kiedy chrześcijaństwo nie wiązało się z żadnymi przywilejami, chrześcijaństwo nie ułatwiało kariery, chrześcijaństwo nie było oficjalnie uznane pójść za Jezusem, pójść drogą Jezusa Chrystusa. To była bardzo często dramatyczna decyzja. Paweł mówi: Naśladuj mnie, moje dziecko. W tej mojej drodze jest to droga przez cierpienie, przez poświęcenie, przez ofiarę. A więc cena prawdy, obrona prawdy wiąże się z gotowością do tego, żeby czasami za tą prawdę zapłacić. Najwyższy ja chciałbym zwrócić uwagę mm. na wiersz drugi, tak? gdzie jest podany. A co usłyszałeś ode mnie? Za pośrednictwem wielu świadków. Otóż to jest pewien klucz, mhm. dlatego, że często dzisiaj jest już trudniej, dlatego, że w internecie nie da się tak um, mhm. manipulować, ale y, dawniej różne y, 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 poglądy były szerzone. Musi być wielu świadków, którzy potwierdzą, że dana sprawa jest prawdziwa. I dlatego też. Jest tutaj zaproszenie również dla Tymoteusza, abyś przekazywał to ludziom wierzącym, którzy będą w stanie nauczać także innych. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim ludzie wierzący to są tacy, którzy sprawdzają, czy to, co słyszeli, to jest prawdziwe, a następnie tacy, którzy wiedzą, jak to przekazać i bo sami żyją według tych zasad. Tak, bo nauczyciel jest dobry na miarę tego jak potrafi trafić do swojego ucznia. Bo Czyli to przekazywanie pałeczki wiary mm -hmm. prawda dalszemu pokoleniu proszę. A ja tak bardzo znowu wracam do tego co powiedziałem. Zwróćcie uwagę, że jak się czyta Stary Testament, Pan Bóg jakby nie pozostawia, dałem wam słowo i teraz macie je szanować i tak dalej. Ale jak czy otwieramy działanie Pana Boga, to pojawiają się prorocy wielcy, duży, mali, ale teraz pytanie, czy oni są tak ukochani, tak szanowani? Jedni tak, niektórzy tak, ale w niektórych przypadkach, to niektórych, jak się czyta list do hebrajczyków, to niektórych piłą przeżynano, dlatego, że coś im tam nie pasowało. I znowu mamy e, sytuację, w której wydawać by się lud Boży gotowy jest własne dzieci, własnych współbraci wydawać na śmierć w imię czego? W imię pewnej prawdy, którą Pan Bóg chciał przekazać Zmienić, że idą w tym kierunku i w pewnym momencie, kiedy patrzymy na Nowy Testament, dostrzegamy, czy współczesne czasy, czytajmy na to historię chrześcijaństwa, tak spoglądam na reformatorów, na ludzi, którzy się narażali, którzy rzeczywiście nawet cierpieli straszliwie i to były te narzędzia Boże, które kiedyś, tak jak w prorocy. Tym bardziej, że oni jakby nie budzili się z takim nastawieniem, dzisiaj będę reformował. Ich przygoda, ich droga zaczynała się od umiłowania Słowa Bożego, od umiłowania Biblii. Potem pojawia się ta świadomość, że muszę coś z tym zrobić, nie mogę milczeć, muszę iść dalej i o tym mówić. Moi drodzy, mówimy o pewnej cenie, jaką płacimy za poznanie prawdy, za, za, za zwiastowanie prawdy, życie według zasad prawdy, ale popatrzcie, tą cenę zapłacił i to tą najwyższą sam Bóg. Pan Jezus kiedy powiedział, że narodził się po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Sięgnijmy do listu do Hebrajczyków, rozdział drugi i tam wiesz, 14 do 15. Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i on także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby i uwolnić tych, Którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Lęk przed śmiercią to jest jeden chyba z najbardziej paraliżujących lęków, którego możemy w życiu doświadczyć. Jeżeli człowiek żyje na tym świecie bez Boga, bez wiary, i jest świadomy, że to jego życie to jest tylko tu i teraz, to wizja śmierci, odejścia, przemijania potrafi naprawdę być paraliżująca. Dla ludzi, którzy wiedzą, że śmierć nie kończy wszystkiego, że, że Bóg jest ponad śmiercią, że, że Jezus zwyciężył śmierć. Tutaj czytamy, że Jezus urodził się po to, żeby uwolnić nas od lęku przed śmiercią, że nasz los, jeżeli ufamy Bogu, znajduje się w tych bożych, najmocniejszych dłoniach. A więc Prawda niesie w sobie pewien element nadziei, prawda? Jest, 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 zachęca nas do tego, żebyśmy się nie bali tych największych wyrzeczeń, ofiar, bo Bóg widzi to i Bóg nie zostawi nas w zapomnieniu. Bóg się do nas przyzna. Moi drodzy, nie mamy za bardzo czasu, żeby czytać historię właśnie Waldensu, wielu innych reformatorów. Byli to ludzie tacy jak my, Którzy powiedzieli Bogu tak, i konsekwentnie szli za Bogiem. Mam przed sobą fragment listu, jaki napisał Jan Hus do jednego ze swoich przyjaciół, kiedy znajdował się w więzieniu. Pisał: Piszę ten list w moim więzieniu ręką okutą w kajdany, oczekując na jutrzejsze wykonanie wyroku. Gdyby, gdy w obecności Jezusa Chrystusa spotkamy się w zachwycającym pokoju przyszłego życia, dowiesz się, jak miłosiernym przedstawił mi Bóg samego siebie oraz jak skutecznie wspierał mnie wśród mych pokus i prób. To jest świadectwo człowieka, który ma nadzieję, który nie żałuje swoich decyzji. Przecież Jan Hus, gdyby tylko poszedł na kompromis, natychmiast z tego więzienia mógłby wyjść, ale on wiedział, że. Prawda ma swoją cenę i prawda jest warta tego, ażeby za nią ponieść jakąś ofiarę, za nią zapłacić. Moi drodzy, czego możemy nauczyć się z dzisiejszego studium? Tytuł, przypomnę jeszcze raz, naszego studium w obronie prawdy. Czy prawdy trzeba bronić? Czy prawda nie obroni się sama? A jeśli tak, jak to praktycznie dzisiaj, jako współcześni chrześcijanie, możemy robić. Jeżeli prawdę zachowamy tylko dla swoich potrzeb, albo naszych bliskich, no to jest OK. Tylko że obrona prawdy ma mieć skutek, albo inaczej ma służyć ludziom, z którymi się spotykamy, albo do których docieramy? Proszę, Zbyszku. Jeżeli widzisz człowieka, który zmierza ku przepaści e, i, i wydaje mu się, że jest wszystko w porządku i nie reagujesz, to bym zapytał, e, jakbyś, co byś pomyślał o człowieku, który widząc, że nie idziesz w tym właściwym kierunku, idziesz ku zatraceniu, to pomyślałbyś, na no to jest jego sprawa, jego wybór, czy byś go zatrzymał i powolnie zastał. Tak, prawo. tak. Więc ja myślę, że to jest tak, jakby moja nasza odpowiedzialność za. Drugiego człowieka, o którym Pan Bóg mówi, słuchajcie, tak naprawdę jesteście braćmi i siostrami. Więc jeżeli gdzieś idzie nie tak, słuchaj, no a co to nie, to jest jego życie. Nie, no słuchaj. Myślę, że jestem przekonany, że najlepszą obroną prawdy jest życie według jej zasad. Bo może istnieć teoria prawdy. I może istnieć prawda praktyczna, wyżywana, respektowana, realizowana na co dzień. Kończymy nasze studium. Ja pozwolę sobie podsumować je takim um, krótkim wierszem Adama Iskiewicza. Pewnie go znacie. Mam nadzieję, że go dobrze powtórzę, bo będę z pamięci go starał się przywołać. Brzmi on tak. Pewien mistrz już od dawna i prosi, i radzi, żebym się zapisał do jego czeladzi. Mistrzu, jeśli pragniesz dodać mi ochoty, przestań gadać, a pokaż próbkę swej roboty. I najlepszym obrońcą prawdy jest człowiek, który żyje według jej zasad, człowiek, który nie jest na sprzedaż, który nawet w samotności jest wierny tym zasadom i cieszy się, że mógł je poznać. Zakończymy nasze studium modlitwą. Do modlitwy poproszę Maksymiliana. Niebieski Ojcze Boże, Wszechmogący, Nasz Stworzycielu, Opiekunie, Ty, który również sprawiłeś, że plan zbawienia został wdrożony na naszej Ziemi, w którym tym planie również swoją główną rolę odegrał Pan Jezus. Dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci też za tych ludzi, którzy w przeszłości. W obronie prawdy byli gotowi poświęcić swoje życie. To dzięki nim, tym świadkom, z jednej strony wielkiej złości szatana, a z drugiej strony wielkości Pana Jezusa, wielkości Boga, a także i wielkości Ducha Świętego, który był w stanie Dać tym ludziom odwagę, aby pójść na męczeńską śmierć. Panie Boże, bardzo proszę, aby, nauczaj nas indywidualnie, jak mamy wdrażać to, co jest w Piśmie Świętym, aby naśladować tych, którzy byli przed nami, a którzy dla Twojej pra dla prawdy poświęcili swoje życie. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Chciałbym podziękować Wam za wspólne studium. Dziękuję także naszym widzom za to, że byliście z nami. Jeżeli macie jakieś pytania, nie zgadzacie się z czymś albo chcielibyście uzupełnić, to oczywiście możecie to wyrazić w swoich. Komentarzach. Chciałbym Was zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Wielki Bój. Kolejne studium nosi tytuł Wiara wbrew wszelkim przeciwnościom. Będzie to na pewno bardzo ciekawe studium. Zapraszamy Was już teraz. Bądźcie z nami. Będzie to naprawdę dobry, błogosławiony czas.